Ale! Dobrze, że nie mówią. Aj! Kurwa! Kurwa, mać! Helikopter, dawaj! 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 Uderz! Yeah!
Kurwa, mama! Kurwa się zatrzymała! Zielony był! Ej, ja! Dobra, trenerze, porażka 3-1, no chyba jednak trochę niespodzianka. No tak, na pewno. Z przebiegu gry, jak chyba nawet pan dobrze widział, byliśmy drużyną, która grała piłką, przeważała na boisku, ale no niestety nie przekształcało się to na zdobyte bramki. Szkoda, no po prostu, no taka jest piłka. Szkoda tej bramki na 1-0, zgrana do środka oczywiście i wykorzystali to, zaczęli prowadzić. Zamurowali trochę dostęp bramki, ciężko nam było się przedostać, a jeżeli już sobie stwarzaliśmy sytuację do strzelenia gola, to ja nie chcę nikomu nic mówić, ale same warunki i tak dalej, byliśmy przygotowani na to, że jeżeli nie strzelimy szybko, no to będzie trudno, bo same warunki nam przeszkadzały, co było dosyć widoczne. No szkoda na pewno. Ta liga taka jest trochę chyba nieprzewidywalna. Ostatnio tutaj wygrał Wolbromek, wy wygraliście w Wolbromku. Tak. Teraz wasza porażka, chyba każdy może tutaj z każdym wygrać. Tak, jak najbardziej. To ja już mówiłem chłopakom przed rozpoczynającym się sezonem, przed rozpoczynającą się rundą, że liga jest strasznie, strasznie nierówna. Bo to nie ma się co oszukiwać. Każda grająca tutaj ekipa ma problemy kadrowe. Czasami jest tak, że ludzi na meczu jest i 18, gdzie można tyle wpisać, a czasami jest tak, że po 11 trzeba jechać do domu. No niestety, no to jest zabawa. My się bawimy, spotykamy się w niedzielę piłką. Ja z całego serca chciałbym podziękować chłopakom, nawet chociażby za dzisiejszy występ, choć może wracamy do domu bez na tarczy, a nie z tarczą, ale na pewno oddali swoje życie, kawałek zdrowia tutaj i na pewno to nie poskutkowało może wynikiem, ale poskutkuje może w przyszłości. No. Zdobywamy doświadczenia, wiemy, że jeżeli się nie wykorzystuje, to się traci, tak jak była przy bramce na 2-0 chociażby, który był momentem przełomowym w tym meczu, nie ma co ukrywać. No i później trójka, trzecia. Stać nas było tylko na bramkę na 3-1 honorowo. Mimo wszystko chyba nie gracie takiego złego sezonu. Tyle się mówiło w przerwie zimowej i przed sezonem, że w Obolkowie są kłopoty w ogóle z tym, żeby ruszyła machina. Jakoś się pozbieraliście i przez pewien okres, powiedzmy, no teraz to już nie jesteście kandydatem do awansu, ale tak, jeszcze do niedawna wszyscy sądzili, że Piast może się włączyć w tę walkę. Tak jak pan mówi, były problemy natury organizacyjnej w przerwie między rundami. Było nawet groźba, że klub zostanie rozwiązany. Tylko z racji tego, że podjęły się tego osoby takie, którym zależy. I ja tak samo tutaj za pośrednictwem mógłbym podziękować kierownikowi, a także wiceprezesowi Markowi Karkowskiemu, który zostawia tutaj kawał naprawdę ciężkiej swojej pracy, za nie ma co się oszukiwać, za społeczne wynagrodzenie. I chociażby takie osoby jak on doprowadziły do tego, że gramy, że startujemy. Społeczne, czyli dobre słowo, tak? No powiedzmy. No, to jest dlatego, że ja tutaj nie mogę też wymagać od chłopaków, żeby grali, żeby się ścierali, no bo po prostu spotykamy się, tak jak mówię, są treningi dwa razy w tygodniu, trenujemy, przychodzą te osoby, gramy dla przyjemności, dla rozrywki. Założenia przed sezonem nie były jakieś ten. Ja powiedziałem chłopakom tak, w każdym meczu gramy o 3 punkty. A co będzie, będziemy się martwić. Jeżeli się uda je zdobyć w danym meczu, no to będzie super. Jeżeli się nie uda, no to trudno, my nie będziemy sobie w związku z tym wbijać kołków w plecy, nawzajem kłócić czy coś takiego. No ja chciałbym tutaj przede wszystkim zbudować drużynę, która będzie stanowiła monolit, kolektyw i będzie przede wszystkim zespołem. Tylko nie zespołem w cudzysłowie i na papierze, tylko zespołem na boisku, który chłopaki będą walczyć jeden za drugiego. I to jest dla mnie mój sukces. Jeżeli to mi się uda zrobić, to mi się zdaje, że wyniki same przyjdą. Życzę powodzenia. Dziękuję za rozmowę. Marcin, udało się 3-1. Zwycięstwo z Piastem Bolków mogło być nawet do zera w końcówce. Gol trochę dekoncentracji po trzecim golu. Jak podsumujesz ten mecz? No, że piłka jest przewrotna. W kilku meczach to my byliśmy stroną przeważającą, częściej utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy sytuację, a jednak przegrywaliśmy mecze. Dzisiaj to Piast lepiej operował piłką, był częściej w posiadaniu, wygrywał dużo pojedynków 1-1, stwarzał zagrożenie pod naszą bramką. My natomiast mieliśmy, można powiedzieć, zabójcze kontry. Wychodziliśmy w pierwszej połowie, też był taki groźny strzał. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, na pewno Piast Bolków miał tych sytuacji o wiele więcej. I myślę, że zwycięstwo, jak to się mówi, no, wymęczone, ale jest, ważne są 3 punkty w innych meczach. Być może miał więcej, ale to też nie było tak, że to tylko oni mieli. Wydaje mi się, że mecz był dosyć wyrównany. Kluczem na pewno było to, że znakomicie otworzyliście obydwie połowy. No na pewno. Dobrze weszliśmy w ten mecz. Szybko strzelona bramka przez Emila.
Później w drugiej połowie też na początku udało nam się zdobyć bramkę po takiej, można troszeczkę powiedzieć, przepychance. Emila z bramkarzem zdobył bramkę. Tutaj też takie słowo uznania dla niego, bo może być, jest chory, ma stan zapalny i jednak nie ma zawodników, jest praca, są kontuzje. Przed tym meczu i zagrał z pełnym zaangażowaniem. W części też inni zawodnicy też grali z kontuzjami, ale zaciskali zęby i grali. Runda powoli dobiega końca, sezon dobiega końca. Ta runda wiosenna to jest chyba duże zaskoczenie na plus, mówię o postawie Lechii. Na pewno, tak jak już mówiłem wcześniej, pomimo kłopotów kadrowych, gdzieś ci chłopcy stanowią jakiś kolektyw. Lubią się, lubią ze sobą przebywać, trenują, grać. Nie ma tu jakichś podziałów w drużynie, że ktoś jest z Jeleniej Góry, ktoś z Piechowic. W większości są to zawodnicy tutaj mieszkający. I mówię, no tak walczmy o tym boisku jeden za drugiego. Może nie ma tu jakichś finezji w naszej grze, zdarzają nam się raczej słabsze i lepsze. Ale no, na pewno gramy skutecznie. Widzę nowe stroje, dresy, no w tej chwili może to koszulka nie jest od tego stroju. Ceramika Marconi, logo, wiadomo, wielka firma. To oznacza, że coś tutaj się dobrego szykuje? To jakaś doraźna pomoc? Są jakieś nadzieje na lepszy przyszły sezon? Na razie rozpoczęliśmy jakąś współpracę. Jest to taki jednorazowy zastrzyk. No, można powiedzieć, firma ubrała nas od najmłodszego do najstarszego. I grupy młodzieżowe, i starsi mają i stroje, i dresy. Na pewno to też jest jakiś bodziec dla zawodników, że coś się dla nich robi, że nie przychodzą tylko tutaj, nie wiem, tracą niedzielę, bo gdzieś tam mogli być z rodzinami. A mówię, firma wsparła nas, bardzo nas to cieszy, bo do tej pory są zakłady w Piechowicach, które no, działają prężniej niż ceramika, a jakoś tak ciężko nam się z nimi rozmawia i jakoś tak nie widzą, mają inną wizję w swojej firmie i nie bardzo chcą, no, chociaż czasami wystarczy drobny datek, nie wiem, parę piłek i naprawdę wszyscy byli bardzo zadowoleni. No więc życzę dobrych wyników, udanych rozmów ze sponsorami i lepszego przyszłego sezonu. Dziękuję. No dzięki.